witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was przepis na ciasto truskawkowe czy bit. Zaczynamy od ugotowania budyniu. Najlepiej zróbcie już to dzień prędzej i zostawcie ugotowany budyń w kuchni, żeby nabrał temperatury pokojowej. Gdy budyń nabierze temperatury pokojowej, masło ucieramy na puszysto. Budyń musimy krótko przemiksować, żeby rozluźnić jego strukturę. Następnie dodajemy go powoli po jednej łyżce do utartego masła. Wszystko miksujemy, żeby powstała jednolita konsystencja. Teraz przygotowujemy blaszkę, albo tak jak w moim przypadku rand. Wiecie, że ja lubię używać rand, bo jego plusem jest to, że możecie ustawić sobie go na taką wielkość, jaką potrzebujecie. Spód wykładamy teraz herbatnikami. Chciałam najpierw włożyć więcej, ale jednak zdecydowałam się na 16 sztuk, bo ja wolę, gdy ciasto jest wyższe. I tak wyszła wielkość blaszki, około 26 na 23 cm. Teraz na wierzch herbatniku wykładamy krem budyniowy. Musicie to robić ostrożnie, bo trochę te herbatniki się do kremu przyklejają. Na krem wykładamy kolejną warstwę herbatników. I wstawiamy do lodówki. Teraz truskawki musimy zblendować. I zagotować. Do zagotowanej masy dodajemy galaretkę, wszystko dokładnie mieszamy, żeby się rozpuściła i odstawiamy, żeby zaczęła tężeć. Gdy zacznie tężeć, wykładamy na górę herbatników. Na masę truskawkową wykładamy kolejną warstwę herbatników. I wstawiamy do lodówki. Teraz musimy ubić śmietankę kremówkę na sztywno razem z cukrem pudrem. Dodajemy również śmietan fix. I na koniec do ubitej już śmietany dodajemy serek mascarpone.
Wszystko delikatnie miksujemy. I tak przygotowane masy wykładamy na wierzch herbatników. A na sam koniec posypujemy startą czekoladą. I tak przygotowane ciasto wędruje do lodówki na całą noc. I naprawdę cała noc jest konieczna, żeby herbatniki ładnie zmiękły.